Cześć, witajcie. Przeniosłem sobie dzisiaj swoje pudełka hydroponiczne do łazienki. Pomyślałem, że tam też pompkę umieszczę. Podpiąłem to wszystko i po paru godzinach zobaczyłem, że z pompki leje się woda. Skąd woda w pompce, pomyśleliśmy. A popatrzmy, jest zbiornik wyżej i coś się musiało w pompce stać, że woda wężykiem wlała się do pompki i z pompki wylała się nam na ziemię. Zobaczmy, co się stało w tej pompce w środku. Okej, to było tak zrobione. Tam wychodziły dwa wężyki, jeden do jednego, drugi do drugiego, a trzeci zaślepiłem i to tak sobie działało tutaj w kuchni na parapecie już długi, długi czas i ani kropli wody nie udało mi się namierzyć. Zobaczmy, kręciłem te śrubki, zobaczmy, co się tam w środku wydarzyło. To ta francowata guma tak trzymała. Okej, co tu się mogło stać? Dobra, to zobaczmy, jak jest zbudowane. Widzicie? Dwie pompki. Odpalmy to sobie. Dobra, to wysuszmy. Widzicie, ile wody? O. Ile wody było. Fuj, gumki wyglądają ok. Dobra, pokażę wam, jak to działa. Już taką raz rozebrałem, bo głośno chodziła. Woda i prąd, wiem, źle. Widzieliście? To w rzeczywistości chodzi o wiele szybciej. Także tego okiem nie widać i zamarzę, tylko aparat tak zrobił, że to widać. I tutaj normalnie jest tłoczek. Są dwa tłoczki i one się ruszają. Słyszycie? I tłoczy. Ruch. Jest tutaj zmienne pole elektromagnetyczne i powoduje przyciąganie, odpychanie. No i się tłoczy. Każda jedna ma osobną chyba pompkę. Tamty mniejsze rozbierałem. No i tłoczy do jednej z tych. Ale powinien pchać powietrze, a nie ciągnąć wodę. Powiedz jeszcze raz, podsumujmy sobie. Powietrze wpada od spodu tym kółeczkiem, wchodzi do środka, tu jest zasysane prawdopodobnie przez tutaj ten łącznik, gdzie są tutaj gąbeczki, tu jest gąbeczka i tu jest gąbeczka, prawdopodobnie tu jest zasysane i pyk, zmienne pole magnetyczne przesuwa to tutaj. O, widzicie, magnes. Przesuwa to tutaj i tłoczek tłoczy powietrze tutaj do naszych zewnątrz naszych rurek, gdzie to sobie podepniemy. To widzicie, prosta budowa, potencjometr do regulacji więcej, mniej tych wychyłów. I takie proste urządzenie. Czemu się zalało? Nie mam pojęcia. Zobaczę, podepnę, złożę. Guma trzyma bardzo solidnie, także to chyba nie wiem po co aż tak solidnie. No ale trzymała. Da się to otworzyć, także jakby wam chodziło za głośno, to prawdopodobnie to obija się o budowę, albo obija się o to. I trzeba to wtedy odpowiednio wygiąć, bo miałem taką sytuację. One tu są, widzę, na różnej odległości. Na przykład ta jest najbliżej, te są dalej, także to może być coś nie tak z czasem. No musicie próbować. Jakby wam się coś zepsuło, no to tak wygląda w środku. Nic skomplikowanego. Zamykam to i zobaczymy, czy to będzie chodzić, czy nie wyleje się przez całą noc. Okej, sprzęt rozebrany, wysuszony. Kabel doprowadzony, tak to będzie wyglądać. I mam nadzieję, że to było po prostu błąd taki, bo nigdy nie stawiałem pompki poniżej poziomu wody. Zawsze była albo równo, tak jak tutaj jest mniej więcej, albo była wyżej. A tutaj postawiłem ją aż na dole, także no, wyczyszczone, wysuszone, przeglądnięte. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Także, no, jakby coś się działo, to was jeszcze poinformuję. Do zobaczenia, cześć!